Szydło mówi o wstrząsie europejskich elit. Winni Niemcy i uderza w Tuska. Była premier Beata Szydło postanowiła skomentować raport przygotowany przez byłego szefa Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghiego. Publikacja dokumentu o zapóźnieniu gospodarczym Unii Europejskiej stała się dla europosłanki PiS pretekstem do skrytykowania zarówno polityki Niemiec, jak i premiera Tuska. Głównym wnioskiem raportu opublikowanego 9 września 2024 roku było wyraźne i wciąż rosnące zapóźnienie gospodarcze krajów Unii Europejskiej wobec gospodarki Stanów Zjednoczonych. Zdaniem raportu Draghiego, jeśli unijna polityka gospodarcza nie ulegnie radykalnej zmianie, Unię Europejską czeka powolna agonia. Raport byłego premiera Włoch wywołał duże kontrowersje w samych Niemczech. Polityczna burza wokół raportu wynikała jednak nie tyle z samej zawartej w raporcie krytyki, ile z podawanych przez Draghiego możliwych wyjść z europejskiego kryzysu. Niemieckie partie SPD i Zieloni krytykują głównie zalecaną przez Draghiego politykę cięć budżetowych. Beata Szydło uderzyła w Niemcy i Tuska. Choć raport ukazał się prawie miesiąc temu, dopiero teraz Beata Szydło postanowiła go skomentować, wykorzystując okazję, żeby uderzyć w Niemcy i Donalda Tuska. Kolejne państwa UE zaczynają stawiać opór niemieckiej dominacji. Buntować zaczynają się nawet Francuzi, dotychczas wierny sojusznik Berlina. Nagle wszyscy zaczynają zdawać sobie sprawę ze skali egoizmu niemieckiej polityki, która przez ostatnie lata wprowadziła europejską gospodarkę w pułapkę, napisała Szydło. Zdaniem byłej premierki o złej kondycji europejskiej gospodarki mówiło się już od dawna, lecz za obecny wstrząs wśród europejskich elit odpowiada wydany we wrześniu raport byłego premiera Włoch i byłego szefa Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghiego. Niezależnie od tego, co się wydarzy w Unii, jedno jest pewne, rządzący Polską Tusk do końca będzie stał po stronie Niemiec, nieważne, jakich kosztów to przysporzy Polsce i Polakom, zakończyła europosłanka PiS.